W kolejnym odcinku programu Poznajmy o Wrocławiu naszym i Państwa gościem jest pani Marta Lempart, Wrocław dla wszystkich, kandydatka na urząd prezydenta Wrocławia. Witam. Tak, i do Rady Miasta z okręgu. Do Rady Miasta. Mówi pani Wrocław dla wszystkich, czyli dla kogo? Które grupy społeczne we Wrocławiu są pani zdaniem pomijane przez obecne władze Wrocławia? Wrocław tak naprawdę jest taką Polską sprzed PiS-u w pigułce, czyli jest dla młodych, zdrowych, bogatych, mających gdzie mieszkać, czyli to jest powiedzmy do 40% osób, które sobie po prostu radzą. Natomiast wszyscy inni pozostali, jak nie nadążają, to jest tak trochę ich problem. Trochę mają nie przeszkadzać, trochę mają nie psuć krajobrazu, trochę się mają cieszyć wielkimi inwestycjami, podczas gdy we Wrocławiu dzieje im się, mieszkają się źle, mieszkają się ciężko, czują się pomijani i wykluczani. To są bardzo podstawowe sprawy, to są bardzo podstawowe rzeczy i to też doprowadziło do tej sytuacji, którą mamy. Znaczy mamy Wrocław dwóch prędkości, taki, który jest właśnie bardzo dumny z siebie i z tego, jak pięknie wygląda. I mamy Wrocław, który jest naprawdę niekomfortowy, który wypycha ludzi poza centrum, przez brak polityki absolutnej przestrzennej, jakiejkolwiek, który dba o to, żeby stawiać coraz większe i coraz bardziej spektakularne budynki, robić coraz większe inwestycje, a nie dba o to, żeby zabezpieczyć odpowiednią ilość środków na naprawę tego, co mamy. A to nie jest nie tylko lokalny problem, ale ogólnokrajowy, bo tak jak To jest sytuacja, która doprowadziła do zwycięstwa PiS-u, czyli postawienie na taką propagandę sukcesu i na to, że skupiamy się na tych, którzy sobie świetnie radzą, a cała reszta musi sobie jakoś poradzić i ich odczucia, to, że czują się ignorowani, to, że czują się pomijani, to, że jest im niewygodnie, że rzeczywistość ich uwiera, ma mniejsze znaczenie. I Wrocław od wielu lat już tak postępuje, bo to nie jest sprawa sprzed chwili. 10 lat temu już były ostrzeżenia dotyczące tego, jak wygląda przestrzeń miejska. Że jest niedostępna dla osób starszych, że jest niedostępna dla rodziców. Że tak naprawdę w pewnym momencie będziemy mieć wyłącznie banki, drogie restauracje dla określonej klienteli. Cała reszta osób musi sobie znaleźć miejsce gdzie indziej. W ogóle nie mamy polityki społecznej nałożonej na infrastrukturę usługową i na przykład restauracyjną we Wrocławiu. Nie ma czegoś takiego. I to się nie zaczęło dziać przed chwilą. To się zaczęło dziać wiele lat temu i przy diagnozie społecznej w tej części wrocławskiej nieustannie powtarzają się te ostrzeżenia, że Wrocław nie jest dla wszystkich, że Wrocław wypycha ludzi, że Wrocław ogranicza, zawęża się do tych, którym się lepiej wiedzie i że przestrzeń miejska staje się coraz bardziej nieprzyjazna dla coraz większej liczby mieszkańców. A pani zdaniem Wrocław na przykład nie zrobił nic dobrego dla chociażby emerytów, bo to jest też... Oczywiście, że bardzo dużo się dzieje, tylko że to jest kompletnie nieadekwatne do tego, jak to powinno być, znaczy ile powinno być zrobione w tym czasie. Mamy skandalicznie niskie na przykład nakłady na komunikację miejską w porównaniu z innymi miastami w Polsce, ale budujemy sobie wielkie, piękne budynki. Tak nie powinno być, bo to dotyka właśnie seniorów i dotyka ich na przykład codziennie. Czyli codziennie muszą iść na niedostosowany przystanek, na który przyjeżdża tramwaj, którego drzwi są na wysokości kolan. I to jest codziennie, to jest codzienne upokarzanie ludzi, to jest codzienne utrudnianie im życia. Tak nie powinno być. Mówimy o komunikacji miejskiej, to jest takie orąż takich wszystkich kandydatów, wszyscy mówią o komunikacji miejskiej, jeżeli chociaż 50% tych obietnic się spełni, to będziemy mieli najlepszą komunikację w Polsce. Jak pani, to też nie można obiecywać. Jak pani podchodzi do tematu właśnie komunikacji miejskiej, co tak naprawdę jest potrzebne, żeby ta komunikacja miejska w Wrocławiu była faktyczną alternatywą dla transportu chociażby samochodowego, o co nie wiem czy słusznie jest ciągle toczona walka, bo ciągle się rywalizuje pomiędzy transportem samochodowym a transportem zbiorowym. No też tutaj jest, to jest ciekawe, że daliśmy się wpędzić w taki obłęd, czyli zamiast się denerwować na tych, którzy powodują, że kierowcy kłócą się z pieszymi, piesi z rowerzystami, rowerzyści z kierowcami, my się wściekamy na siebie. A ci, którzy doprowadzili do tego, tworząc infrastrukturę, która generuje absolutnie te wszystkie konflikty, siedzą sobie bezpiecznie, patrzą na nas z wysokości biurek i tak naprawdę myślę, że się z nas śmieją, że my, te emocje między nami są... To jak to zmienić? Przede wszystkim linie okólne, ponieważ wiem, że wszyscy obiecują, że będzie bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, czy będzie bardzo dużo pieniędzy. Nie będzie bardzo dużo pieniędzy. Wrocław jest miastem bardzo zadłużonym, więc dawanie takich obietnic, że nagle nie wiadomo, ile pieniędzy znajdziemy. Znajdziemy na pewno, jeżeli wdrożymy budżet zadaniowy, ja o nim za chwilę powiem. Natomiast rozwiązaniem już teraz są na pewno linie okólne, bo Wrocław teraz wygląda tak, że żeby gdzieś pojechać z dzielnicy do dzielnicy sąsiadującej, trzeba pojechać do centrum. Trzeba jechać przynajmniej w kierunku centrum. A uciążliwością nie jest długość przemieszczania się, uciążliwością zawsze są przesiadki. Największą. Ludzie są w stanie jechać dłużej, żeby tylko nie musieć się przejechać, tym bardziej, że jest większe ryzyko, że jakiś tramwaj nie przyjdzie, że w ogóle to dotarcie się nie uda. To jest po pierwsze. Po drugie rozwój sieci park and ride, czyli dla tych osób, które dojeżdżają z przedmieść. Bo my Wrocław się rozlewa się tragicznie, rozlewa się bez infrastruktury, rozlewa się bez infrastruktury komunikacyjnej albo z infrastrukturą pozorowaną. Taka sytuacja była na moim osiedlu, ja mieszkam na starym osiedlu, zabrano nam autobus i doprowadzono go do nowego osiedla. Po czym po awanturze właśnie między starym a nowym osiedlem, czyli znowu
znowu mamy tu generowanie konfliktu, przywrócono nam ten autobus, no ale gdzieś tam jest odhaczone, że to nowe osiedle zostało skomunikowane. Więc musimy sobie przede wszystkim zacząć radzić z tym, co mamy. To, co mamy, to są miejsca, w których można zrobić parkingi i to, co mamy, to są linie, które można przeprowadzić inaczej, można je zreorganizować na tyle, żeby przez Wrocław można było się przemieszczać, nie jeżdżąc i nie kotłując się w centrum miasta, bo to jest bardzo ważne. Natomiast zacznę od tego, co jest chyba najważniejsze dla nas w ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany, to jest budżet zadaniowy. Ja miałam szczęście, jeszcze pracując w resorcie pracy, ukończyć taki 9-miesięczny kurs dotyczący budżetowania zadaniowego, czyli budżetu, który jest konstruowany nie na podstawie tego, co uważają dyrektorzy poszczególnych wydziałów, jaką mają pozycję i ile sobie wywalczą w stosunku do zeszłego roku, tylko jest generowany, on już jest wdrożony w wielu krajach świata, próbuje go wdrożyć Warszawa, nie jest wdrożony w całości. I Polska też się budżetuje, co prawda na roboczo, ale budżetuje się w sposób tradycyjny, budżetuje się też zadaniowo. Od wielu lat się budżetujemy zadaniowo już. Polega to na tym, że spisujemy sobie i przeglądamy sobie, jakie mamy zadania, jakie mamy usługi do świadczenia, czyli jak mamy zadania samorządu, usługi, które mają być świadczone mieszkańcom, mierzymy to, ile chcemy mieć, ile mamy osób, które potrzebują określonego wsparcia, ile mamy szkół, jaki poziom zabezpieczenia tych potrzeb, bo wiadomo, że on nie będzie 100%, jaki poziom zaspokojenia tych potrzeb chcemy mieć. Z tego nam wychodzą koszty. I wtedy taki budżet konstruujemy, a nie na zasadzie właśnie takiej, że każdy dostaje swój paragraf do wypełnienia i tak naprawdę to jest już, zwłaszcza, że co roku to jest robione, co roku wpływa na to też ten czynnik ludzkiej właśnie siły przebicia poszczególnych dyrektorów, poszczególnych jednostek. To dotyczy zarówno budżetu państwa, jak i budżetu samorządowego. Więc ten budżet już jest absolutnie wypaczony w stosunku do tych potrzeb, które gdzieś tam kiedyś ktoś zdiagnozował i sobie policzył. Tak naprawdę nie wiemy, ile chcemy, jaki chcemy mieć poziom zaspokojenia potrzeb, na przykład jeżeli chodzi o remonty chodników. Ile mamy metrów chodników we Wrocławiu, które chcielibyśmy w okresie na przykład 5-letnim naprawić? Jaki chcemy przyjąć wskaźnik? W ten sposób się to robi. I to jest jedna rzecz, to jest główna rzecz, bo to jest mój konik osobisty. Uważam, że to jest też kwestia takiej uczciwości władzy, czyli budżet zadaniowy powoduje, że wiemy wszystko w każdym momencie. To jest rzecz do wdrożenia w trakcie jednej kampanii na przykład. To jest zdecydowanie do wdrożenia w ciągu jednej kadencji. To jest zdecydowanie do wdrożenia w ciągu jednej kadencji, a budżetowanie zadaniowe, zawsze no się to robi równolegle. To jest duża zmiana, jeżeli chodzi o obecny układ. Skoro można to zrobić przy budżecie państwa, tak samo można to zrobić w budżecie samorządu, który jest dużo mniej skomplikowany. Zwykle robi się to tak, że budżetuje się równolegle przez jakiś czas. Bo to też ludzi przekonuje do tego, też ludzie, bo to też jest kwestia wdrażania zmiany w urzędzie, który to robi, w urzędzie, który ma to wykonywać, w radzie, która ma to przyjmować. Ja jak pracowałam w PFRON-ie, w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to akurat trafiałam tam w momencie, kiedy fundusz przestawiał się, próbował się przestawić na system konkursowy, jeżeli chodzi o finansowanie organizacji pozarządowych, gdzie wcześniej ten system był bardzo taki tradycyjny, bardzo niewiele organizacji, tych największych, dostawało pieniądze z funduszu, a my wdrożyliśmy system, w ramach którego prawie 1000 wniosków przyjęliśmy, wydaliśmy w pierwszym konkursie ponad 105 milionów i wzrosła o prawie 400% liczba organizacji, które były finansowane przez fundusz i było to zrobione siłami własnymi funduszu. Czyli ci wszyscy, którzy mówią, że to trzeba przyjść, wszystkich zwolnić, nie, to trzeba zrobić siłami ludzi, którzy to robią, trzeba ich do tego przekonać. Udało mi się przekonać ludzi wtedy w centrali funduszu, tych moich 70 pracowników, ludzi w 16 oddziałach funduszu, którzy tak naprawdę jak mieli pole do działania, to od razu mieli pomysł na to, jak to zrobić i tak samo trzeba będzie zrobić tutaj i to wdrażanie równoległego budżetu też jest po to, żeby ludzie, którzy mają to realizować, żeby zobaczyli, że to jest dobre, że to działa. I jak duży wpływ na ten budżet mają mieszkańcy? Czy to nie będzie tak, że to dalej jednak urzędnicy decydują, co jest konieczne? Dalej, ale czy no... To, czy mieszkańcy mają wtedy jakieś... No bo widzimy, jaką popularnością cieszy się wrocławski budżet obywatelski. To jest coś, co się naprawdę bardzo szybko rozwija, a w wielu zdaniach też za wolno, bo powinien być większy. I pytanie, czy właśnie ta propozycja, którą pani mówi, a tak się wydaje mi, jak słucham tego, co pani teraz mówi. To jest fanką największą. Powinno być sprawić, że mieszkańcy mają jeszcze większą. Tak, tylko że to się dzieje w sposób pośredni. Czyli to nie jest tak, że w istocie budżetu zadaniowego zaszyty jest jakiś szczególny sposób konsultacji, ale w tym, że możemy w każdej minucie zobaczyć informacje o tym, co się dzieje i to nie jest napisane w sposób tak, jak są nazwane paragrafy budżetowe, tylko mamy dokładnie policzone ileś tam metrów chodnika. Czyli musimy przełożyć nasze finanse na ludzki język. To powoduje, że ludzie zaczynają tym interesować i mówią, no tak, no ja tutaj mam ileś pieniędzy, w takim razie chcemy wydać, dofinansować na przykład obiady w szkołach dla dzieci, a tutaj wydajemy na coś, to jest bez sensu, ja tego nie widzę. I tu jest wskaźnik na przykład na mieszkańca, że tyle jest zainwestowane na mieszkańca. Czyli to jest efekt dopiero pośredni, tego, że ludzie mogą sobie, to jest trochę taki efekt Słupska też, że można sobie, że nie jest tak jak teraz. Teraz
To też jest ta arogancja urzędnicza. No przecież budżet Wrocławia można sobie obejrzeć. Można sobie zobaczyć te 300 stron PDF-ów, można sobie obejrzeć te wszystkie uchwały, można zobaczyć załączniki i władza mówi, no ale przecież co, no wszystko jest. No nie, to chodzi o to, żeby można było w każdym momencie to kontrolować. To dopiero powoduje, że ludzie czują, że po pierwsze widzą, nie są oni śmieleni, nie upokarza ich to, że to jest jakimś językiem, który jest dla nich niezrozumiały, nie czują się gorsi, niedostatecznie wyedukowani. Wtedy się zaczynają interesować i wtedy ten budżet naprawdę działa. On jest na Słowacji bardzo dobrze na przykład wdrożony. Wywołała Pani Słupsk, ma Pani poparcie Roberta Biedronia. Czy wynik we Wrocławiu dla Pani i dla Pani komitetu będzie taką próbką tego, co może osiągnąć ewentualna partia Roberta Biedronia, która mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach? No, nie jesteśmy aż tak bardzo związani, natomiast ja jestem rzeczywiście wielką fanką Roberta Biedronia, a konkretnie tego, co robi, czyli tego, że jest człowiekiem, który wie, że poza Warszawą istnieje życie. Mało tego, on nawet wie, że poza stolicami regionów, czyli poza takimi miastami jak Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, istnieje życie. A to jest ewenement absolutny, jeżeli chodzi o polityków. Dlatego, że większość polityków uważa, idąc trybem jakimś sprzed 50 lat niestety, który w Polsce nadal obowiązuje, że wszystko mogą załatwić spotkania jakichś tam wodzów, liderów w Warszawie. Robert Biedroń robi to, co należy zrobić, czyli jeździ po miastach, spotyka się z prawdziwymi ludźmi w prawdziwych miejscach. W Polsce jest prawie 2700, jest ponad 2700 gmin. Jeżeli on rzeczywiście będzie to kontynuował, jeżeli będzie działał w ten sposób, jeżeli będzie budował oddolnie, jeżeli zamiast robić wielkiego, koszmarnego spędu przy kamerach w Warszawie i tam się jednoczyć z kimkolwiek, zrobić 370 stolików obywatelskich, powiatowych, to całe moje siły, wszystka moja energia, ręce, nogi będą do jego dyspozycji. Absolutnie. Ja już nawet nie będę miała wtedy żadnych pytań, jeżeli on będzie tym pierwszym politykiem, który zrozumie, że naprawdę to nie jest tak, że się może jakiś wódz z jakimś wodzem spotkać, bo to ludzie decydują. Ludzie mają dosyć tego oglądania w telewizji i słuchania o tym, kogo od dzisiaj lubią, kogo nie. To jest jakaś bzdura. Wyobraźmy sobie, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że ktoś w Waszyngtonie decyduje, kto będzie kandydował na senatora z Ohio. No przecież to bzdura. A tak działają polskie partie polityczne. Więc tak, ja liczę, że Biedroń też wywoła i też będę... Mamy trochę inne. No nie, ale to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Ktoś w Warszawie decyduje, kto będzie na drugim miejscu listy jakiejś partii w Mysłowicach. Co to w ogóle jest? To jest jakiś żart. Tam są lokalni działacze, tam są lokalni aktywiści, tam są ludzie, którzy działają na co ale dzień. Ale tam też decydują ktoś... ludzie, którzy są w zarządzie danej no to, ale to właśnie o to chodzi. Więc a dlaczego tam jest też tak? To tak działa. No, akurat... Nie, działa tak, że ktoś z Warszawy decyduje, kto będzie na tym drugim miejscu listy w Mysłowicach. To się musi skończyć i ja widzę, że ten bunt pulsuje w różnych partiach, bo to też jest efekt strajku kobiet, czyli tego, że my też działamy absolutnie oddolnie. Ja jestem odpowiedzialna za to, żeby były pieniądze, żeby strajk kobiet istniał w mediach, za zapewnienie różnego rodzaju obsługi dziewczynom działającym w różnych miastach w Polsce. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, słuchajcie, z tymi możecie, z tymi nie możecie, to macie robić. Absolutnie. Ten model w ogóle nie działa. I uważam, że jest sposób, że jest możliwość rozwalenia tego zupełnie od środka. Czyli, że w następnych wyborach będzie, mam nadzieję, będę go wspierać ze wszystkich sił, bunt w partiach, w których lokalni działacze powiedzą nie, wy nam mówicie, ile my mamy miejsc na listach, a my sobie już stąd poradzimy. Nie będziecie nam z Warszawy mówić, kogo my mamy wystawiać na posła. Przepraszam, ale to już się skończyło. Liczę na to i uważam, że Robert Biedroń może taką rolę odegrać, bo jeżeli te stare partie, tradycyjne, powiedzą, że nie, że oni nadal chcą ręcznie zarządzać każdą listą, każdym kandydatem, każdym nazwiskiem, idiotyzm zupełny, no to wtedy mnóstwo ludzi przejdzie, odejdzie z różnych partii innych i przejdzie do Biedronia. A to będzie ich strata. To jest decyzja. Czy chcemy być rzeczywiście demokratyczni, czy chcemy uważać, że jest jeden wódz, który o wszystkim jednoosobowo decyduje. To się musi skończyć. To już na koniec. Jaki jest cel Marty Lempart w tym wybraniu? I mówimy tutaj już o cyferkach. Czy to jest walka o fotel prezydenta Wrocławia, czy to jest walka o to, żeby wejść do Rady Miasta i móc realnie po prostu zmieniać miasto? Chciałabym zostać prezydentką z tego powodu, o którym mówiłam, czyli wykonanie tego wszystkiego, co ustali nowa Rada Miejska, też ma bardzo duże znaczenie. Praca z ludźmi, którzy wykonują te wszystkie zadania, ma bardzo duże znaczenie. Tutaj też jest potrzebne trochę nowe otwarcie, a nie zostawanie na tym poziomie, którym jesteśmy. A wierzy Pani, że będzie w stanie przekonać mieszkańców, żeby na Panią zagłosowali? No bo sondaże widzimy, jakie są. Typy Bukmacherów też widzimy, jakie są. No, one nie dają Pani dużej szans na drugą turę. Tak, i kampania jeszcze trwa. Też jest tak, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy tego, że jesteśmy jednym z niewielu komitetów, który nie zdecydował się na nielegalną prekampanię, na billboardy, na ulotki pod jakimiś tam pozorami bzdurnymi, zupełnie wymyślonymi. Jeżeli o to chodzi, to ja wolę chyba pozostać po tej uczciwej stronie, niż żebym miała rzeczywiście pół roku wcześniej się ogłaszać na billboardach i potem twierdzić, że to o coś innego zupełnie chodziło. Więc to na pewno nam odbiera trochę punktów, to, że nie zaczęliśmy nieuczciwie kampanii wcześniej.
Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby do Rady Miejskiej weszły nowe osoby, czyli ja ciągle o tym mówię, że są ludzie w Komitecie Wrocław dla Wszystkich, od Komitetu Obrony Demokracji po Partię Razem, to są działacze osiedlowi, to są działacze z różnych ruchów społecznych, z różnych organizacji. I naprawdę to nie jest tak, że musimy zaraz od razu mieć większość w Radzie Miejskiej, ale to zmieni nam sukcesem. Dla mnie 15 osób to będzie sukces absolutny. Wierzy Pani, że jest możliwe, żeby tyle osób weszło? Myślę, że to jest możliwe. To bardzo dużo, to też w dużej mierze zależy od naszych kandydatów, ale zależy też od mediów. Dlatego, że na ten efekt warszawsko-liderski cierpimy wszyscy. Czyli bez przerwy się mówi o mnie. Bardzo trudno się przebić z informacją o tym, kto to jest, kim są nasi kandydaci, co to są za ludzie. My jesteśmy w ogóle takim społeczeństwem, że chcemy widzieć tę jedną twarz, a reszta nas mało interesuje. Ale wierzę w to, że te wybory też trochę to zmienią. Bardzo mocno robimy kampanię dotyczącą naszych kandydatów, kandydatek do Rady Miejskiej. Jak Państwo zauważyliście, nie mamy takich zdjęć, gdzie ja stoję wielka na zdjęciu i za mną jakiś taki szary tłum, małe główki. Nigdy czegoś takiego nie zrobię. To się musi skończyć wreszcie, że jest jeden wielki lider i za nim jakieś takie szare twarze, nie wiadomo kto. Więc może być tak, że nie uda nam się przebić z informacją o naszych kandydatach, ale oni są też rozpoznawani, znani na własnych osiedlach, w swoich dzielnicach, więc myślę, że ten wynik jest całkiem realny, a chodzi o to, żeby też zmienić dynamikę w Radzie Miejskiej. Nie chcę, żeby ta Rada Miejska wyglądała dalej jak nasz Sejm. Wściekła prawica, prawica, centroprawica, prawica udająca centrum, prawica udająca lewicę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no bo kończy się to tak, jak się kończy. Zawsze, jeżeli nawet jest ta mniejszość, która balansuje pewne sprawy i pewne postulaty, to jest inna dynamika pracy, jest inna dynamika tego, co się w ogóle dzieje. Bardzo możliwe są bardzo różne egzotyczne sojusze w poszczególnych sprawach. Więc to, żeby weszły osoby z wrażliwością społeczną, prawdziwą, a nie teraz udawaną na potrzeby wyborów, żeby w Radzie Miejskiej było naprawdę więcej kobiet, naprawdę więcej, a nie tak jak obiecują komitety, które wystawiły po jednej kobiecie na jedynce. Więc nie wiem, jak chcą działać na zwiększenie liczby kobiet w Radzie Miejskiej, skoro na miejscach biorących wystawiają wyłącznie mężczyzn, albo prawie wyłącznie. A na kogo Pani zagłosuje w ewentualnej drugiej turze? Na pewno nie zagłosuję na kandydatkę PiSu. To by było głupie mówienie, że a tam się zastanawiam. Na pewno nie zagłosuję na nikogo z PiSu. Nie ma mowy o tym, żebym głosowała na kogoś. Rozważa Pani, żeby oddać głos na Jacka? Rozważam tak, żeby oddać głos tak, żeby nie zagłosować na nikogo z PiSu. To jest absolutnie poza wszelkimi granicami, możliwościami moimi. I tutaj nie ma co jakiś taki, mam nadzieję, że wszyscy inni kandydaci i kandydatki też się wyzbędą tej kokieterii. Nie będziemy głosować na nikogo, kto reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu. Natomiast ciekawe jest to, że jesteśmy tak straszeni tym PiS-em, przy czym są dwie tury, czyli można oddać głos na tego, na kogo się chce, a dopiero w drugiej turze się ewentualnie zabrać, jeżeli ona będzie. I PiS nie ma szans absolutnie mieć większości, jeżeli chodzi o Wrocław w Radzie Miejskiej, bo przecież mamy dwa duże komitety, Komitet Dutkiewicza i Komitet Koalicji Obywatelskiej, czyli dwie największe partie parlamentarne nazwały się Obywatelską. To też jest ukłon w naszą stronę. Ja uważam, że naśladownictwo tego rodzaju jest wielką formą uznania. To, że najmłodniejsze słowa to jest obywatelski, bezpartyjny, bo też mamy Komitet Bezpartyjny Wrocław, gdzie mamy większość ludzi, którzy przeszli. No tak, no mamy tam właśnie urzędników, polityków z różnych partii, którzy teraz nagle się stali bezpartyjni. To jest wyraz uznania dla nas. I te dwa komitety, czyli te dwa tak zwane duże komitety, zajmują pierwsze dwa miejsca w sondażach. PiS jest dopiero trzeci. Więc ta otoczka, że tak musimy strasznie walczyć z PiS-em, w związku z tym nie możemy marnować głosów, to jest taka naprawdę prymitywna kampania wyborcza. Mam nadzieję, że mieszkańcy się na to nie nabiorą. A dlaczego nie mamy jednego dużego komitetu lewicowego we Wrocławiu, tylko mamy trzy partie? Mamy, nasz jest bardzo duży. Ale no, jest jednak to rozbicie na trzy listy, które się powołują na te wartości lewicowe. No, Wrocław dla Wszystkich, Partia Zieloni, no i Sojusz Lewicy Demokratycznej, który ma lewicę nawet w nazwie. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w sojuszu z panem, który powiedział, że pomysły aborcyjne, czyli jest w tych 30%, którzy uważają, że kobiety dalej powinny umierać w wyniku nielegalnych aborcji, no to nie jest lewica. Jeżeli się wchodzi w sojusz z PO, to się nie jest lewicą, to jakby nie mamy o czym tutaj rozmawiać. I tutaj postawmy kropkę. W takim razie Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich, była naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.